Za nami 11 świątecznych, specjalnie wyselekcjonowanych gier, które wprowadzą Was w nastrój. A wśród nich takie klasyki jak Primal Rage? No tak, przecież nie ma nic bardziej pokrzepiającego niż dinozaury lejące się po pyskach, chyba pyskach, w postapokaliptycznym świecie. Widzieliśmy też Maxa Payne'a i Tell Me Why, takie przemiłe, kojące lektury okultystyczno-psychologiczne do snu idealne. Aczkolwiek trzeba przyznać, że chociaż jest w nich śnieg. Idąc dalej, grupa gier dobranych zupełnie losowo, z idealnie im liderującym F13, aż człowiek z uśmiechem i łzami na ustach chciałby nacisnąć Alt F4. A w drugim szeregu zgraja tytułów starszych, od lat trącących starym karpiem. No, był tam Herkules, na święta w sumie naprawdę nieźle dobrany, o ile oczywiście znajdziecie w 2020 kogokolwiek, kto pamięta cokolwiek przed erą Pixara. Dobry jeżu kolczasty, co tu się odwala? Siemanko, z tej strony Kłam. Podobnie jak wy jestem mocno zaskoczony swoim udziałem w tym materiale, ale nie miałem wyboru. Po mocno dyskusyjnych, żeby nie powiedzieć zupełnie nietrafionych próbach, przybywam jak dobry duch świąt, żeby w ostatnim momencie uratować tę serię. I wierzcie mi, nie chcę zabrzmieć tendencyjnie, nie chcę uderzać w wyświechtane nuty, ale święta to naprawdę nie jest okres na granie w przypadkowe gierki. To moment, kiedy powinniśmy się zatrzymać i pomyśleć o wartościach, które nas łączą. Miłości, przyjaźni, Tak. No co ty w ząbek czesany randomie, no co ty? W kulki lecisz ze mną, czy się z własnym kanałem na łby zamieniłeś? Gdzie ozdoby świąteczne? A gdzie czapeczka? Do it, bo inaczej cofnę ci suba. No, to trzym się ramy i się nie posramy. Czapeczki się świątecznie zachciało. To niech będzie czapeczka. Wracając. Chciałem po prostu powiedzieć, że niezależnie czy tego chcecie, czy też nie, święta to czas rodzinny. Czas, kiedy można odkurzyć absolutnie najlepszą na tą okazję konsolę. Nintendo Wii. Przecudowną maszynkę, którą sprzedano ponad 100 milionom casuali na całym świecie, a w jej nieprzepastnej bibliotece family friendly gier aż trudno wybrać tę jedną, najbardziej świąteczną. Dlatego ja postawiłem na coś nieoczywistego. Na coś, co powinno połączyć pokolenia w jakże naturalnym dla gatunku ludzkiego mordowaniu ludzi. Manhunt 2. I uwaga, ma sterowanie ruchowe, więc zabijanie ogarnie absolutnie każdy, niezależnie od wieku. Manhunt 2, jak sama nazwa wskazuje, to sequel gry pod tytułem Manhunt. Dość oczywista sprawa, natomiast jeśli nigdy o serii nie słyszeliście, to muszę to rozwinąć. Typowo dla kontynuacji dwójka podszlifowała, a niekiedy nawet rozwinęła mechanikę, ale z pierwowzorem obeszła się ogólnie dość bezceremonialnie, a w zasadzie to skatowała i zbezcześciła truchło. Dlatego w tym materiale od jedynki zacznę i będę się do niej regularnie odnosił. Oryginał opowiadał historię skazańca, który wywija się z celi śmierci, aby wystąpić w perwersyjnym reality show służącym nagrywaniu tzw. snuff movies, czyli nielegalnych filmików pokazujących czyjeś ostatnie chwile. Za pomysłem stał niejaki reżyser, nie mylić z naszym reżyserem życia, który prowadził protagonistę i jednocześnie wciągnął go w grę o życie swoje i bliskich. Całość utrzymana była w stylistyce VHS, przywodzącej na myśl pirackie, słabe kopie kaset wideo oraz okraszona systemem ocen za przejście danego poziomu. Liczył się czas oraz efektywność w efektownym rozwalaniu wrogów.
Wydawać by się mogło, że dwójka rozwinie irracjonalną historię i jeszcze mocniej osadzi się w tym pokręconym grindhouse'owym settingu, ale nic bardziej mylnego. Twórcy postanowili zrobić psychologiczny horror. Dostaliśmy więc pacjenta szpitala psychiatrycznego, który wraz z kumplem ucieka na wolność, aby odnaleźć siebie. Nie, to nie ironia. On naprawdę chce poznać swoją przeszłość i jednocześnie dowiedzieć się, dlaczego na każdym kroku chcą go dorwać bandziory z tak zwanego projektu. Czuję w kościach, że diametralna zmiana wiązała się z kontrowersjami wokół jedynki, które mogłyby być złagodzone bardziej poważną, dojrzałą historią, ale niestety niewiele z tego wyszło. Scenariusz obfituje w znane klisze i można go przejrzeć dosłownie od pierwszych scen. A jak już jesteśmy przy kontrowersjach, to należy powiedzieć, że oryginalny Manhunt doczekał się długiej historii medialnych i politycznych ataków z przypisanymi morderstwami na koncie. Mało kto teraz pamięta, ale był to jeden z głównych celów społecznej ofensywy przeciw brutalnym grom. Oczywiście nie bez powodu. Dwójka miała tego pecha, że chciała postawić krok do przodu, jeśli chodzi o pozostawiany niesmak, a skończyła w piekle cenzury narzuconej przez organizacje klasyfikujące, które ocen odmawiały lub chciały dawać najwyższy rating tylko dla dorosłych. Wynikało to w głównej mierze ze scen brutalnych zabójstw, uzasadnianych wspomnianym fundamentem snuff movies. Mechanika w obu częściach wygląda tak, że należy się do przeciwnika zakraść i odczekać. Im dłużej uda się nam wytrzymać niewykrytymi, tym bardziej krwawo możemy wykończyć oponenta. W dwójce jednak, ze względu na famę pierwowzoru, Rockstar musiał te egzekucje mocno przefiltrować, co skutkowało bardzo dziwnym pokazem nieczytelnych impresji. Nie odbierajcie mnie jako dewianta oczekującego rzezi. Już w jedynce ten koncept do mnie nie trafił. Zastanawiam się jednak, dlaczego twórcy tego nie wycięli całkowicie i nie skorzystali w jakiś sposób z karty choroba psychiczna, prezentując coś innego, jednocześnie nie mniej obrzydliwego. Jako że przy rozgrywce jestem, to słowem youtuberskiego obowiązku wspomnę, że obie produkcje to skradanki z elementami akcji oraz strzelania. Główna rozgrywka opiera się na chowaniu w cieniu i czekaniu na odpowiedni moment lub prowokowaniu przeciwników. Banalne to jak budowa cepa, taki wolny berek w zabijanego, schowaj się, a potem po cichu ganiaj za przeciwnikami, gdy są odwróceni. Dwójka dodała do tego minigrę oraz, co było dość niezrozumiałe, wycięła system scoringu. Prawdopodobnie ze względu na cenzurę, aczkolwiek przez porzucenie pierwotnej osnowy reality show nie było to aż tak bolesne, przynajmniej dla mnie. Oprawa jest, jak każdy widzi, postarzała. Natomiast po latach bez zająknięcia przyznam, że twórcy zrobili co mogli. Sporo tutaj postów, flar, ciekawego oświetlenia oraz przyzwoitej reżyserii przerywników. Na pewno pochwalić można warstwę dźwiękową. Technicznie jest już gorzej, bo kamera przypomina najgorsze czasy pierwszego 3D, a sterowanie, szczególnie na Wii, to taka trochę loteria. Czasem ruchowe QTE przy zabójstwie wejdzie, czasem nie. Tak samo jak walka w zwarciu po wykryciu. Jak to z Wiimotem i nunchakiem bywa, nie każdy cios ląduje wtedy, kiedy by się chciało. Chociaż muszę tutaj dodać, że w sumie dodaje to realizmu, biorąc pod uwagę stan mentalny naszego bohatera. Oto w skrócie cały Manhunt 2. Gra niespecjalnie potrzebna, niespecjalnie też udana, która w mojej opinii domknęła epokę produkcji robionych głównie dla kontrowersji. Owszem, da się przejść, ale to nie będzie pogoń za rozgrywką czy scenariuszem, a właśnie tym dziwnym, obrazoburczym zapaszkiem tamtych czasów. I w sumie nie wiem, czy to dobrze, czy też źle, ale jest to jedna z tych kontynuacji definitywnie grzebiących kult swojej poprzedniczki, która wybitna nie była, ale przynajmniej była jakaś. Ostatecznie można zagrać do samego Wii, bo to przecież ostatnia generacja wielkiego N, na którą wychodziły gry inne niż te dla dzieci, pomijając oczywiście aktualny, równie potrzebny wylew indyków za $2. Let it go. I'm going to find a way in. Who's down there? Oh, shit. I told you we shouldn't be here. Are you trying to get us killed? Well, it's too late to back out now. Let's move. Nie wyszło mi to jakoś subtelnie, ale dokładając wisienkę na ten tort złożony z 11 warstw, na pewno nie kremu, chciałbym w duchu wstępu powiedzieć, że takie rankingi są idiotyczne. Owszem,
Można wyłuskać sobie jakiś fajny tytuł nostalgiczny, czy też fascynujący, albo kontrowersyjny, ale nie zawsze o to chodzi w świętach. Myślę, że warto zagrać w coś, na co po prostu ma się ochotę. Albo jeszcze lepiej, w coś, w co chce zagrać bliska nam osoba. I tego właśnie Wam życzę. Zdrowych i growo zbliżających świąt. Nawet jeśli na odległość. Trzymajcie się! No elo, mordeczko, japeczko, ryjeczku, co tam? Chwila, dzwonię pecetowca. Hello, kłam? Dziękuję, że jesteście. To dobry moment. Wiem, że się boicie. Boicie się patrzę. Nie znam przyszłości. Nie powiem wam, jak to się skończy. Zadzwoniłem, aby powiedzieć wam, jak to się zacznie. Odłożę ten telefon, a potem pokażemy ludziom to, co chcą zobaczyć. Świat błędów. Bez zasad i kontroli, bez granic mapy. Świat, w którym wszystko jest możliwe. Dokąd się później udamy, pozostawimy widzom.